Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Stacji Ateizm nadajemy na żywo ze studiu we Wrocławiu. Ja nazywam się Bogumił Vandenbroek i będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studio mamy dzisiaj gościa specjalnego, a gościem będzie Maciej Mikurda, współzałożyciel oraz prezes Fundacji Panteon. Cześć Macieju. Cześć, dzień dobry wszystkim. Powiedz tak w krótkich słowach, jak tam u was leci? Czy możemy spodziewać się więcej wywiadów, debat, dyskusji na kanale waszym? Oczywiście, jak najbardziej. Najbliższa debata na żywo, czyli debata, która jeszcze się nie odbyła, a która się odbędzie i której relacja na pewno znajdzie się na naszym kanale, to debata poświęcona autorytetowi Jezusa. Tak jest. No właśnie, no to może od razu powiedz, zaproś wszystkich na tę debatę. Ta debata odbędzie się 8 czerwca w Auli Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu przy ulicy Świętej Jadwigi 12 o godzinie 18:30, a uczestnikami tej debaty będzie między innymi uwielbiany przez wszystkich ateistów Karol Wiałkowski, a z kolei jako jego debatant, rozmówca czy kontrrozmówca wystąpi dr Edward Pawłowski, teolog i pastor zielonoświątkowy. I debata ta będzie dotyczyć autorytetu Jezusa. Czy Jezus może być autorytetem? Czy czegoś możemy się od Niego pozytywnego nauczyć? Zapraszamy wszystkich serdecznie na tę debatę. Na pewno ja tam będę. Także myślę, że jakieś pytanie, jeśli będzie sekcja na pytanie w ogóle, jest przewidziana sekcja na pytania z publiczności? Debata polemiczna, to znaczy będą określone tezy, każdy z prelegentów będzie dowodził swojej tezy, no i oczywiście w całym tym panelu będzie również moment dla publiczności, no to jest zawsze najciekawszy moment tak naprawdę, no bo wy jako publiczność możecie zadać takie pytanie, którego żaden z prelegentów nie jest w stanie przewidzieć, więc zapraszamy, przybywajcie. I weźcie udział w tej debacie. I więcej informacji o niej jest na naszym Facebooku, na profilu Fundacji Panteon. Tam można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. A linki do wydarzenia znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Jeszcze krótko o stacji. Co promujemy? Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa. Wspieramy dyskryminowanych ateistów oraz, co najważniejsze, prowadzimy dialog na temat wiary. Każdej wiary, czyli jeżeli w coś wierzysz, jakiegoś Boga, to jesteśmy ciekawi dlaczego. Możesz do nas zadzwonić i nam o tym opowiedzieć. Oczywiście, jeżeli masz jakikolwiek inny temat powiązany, to również jesteś bardzo mile widziany, widziana. A jak do nas dzwonić? Numer macie na dole ekranu. Oczywiście go przeczytam. Jest to 71 723 05 75. I jeszcze mam jedno ważne ogłoszenie w kontekście tego, co będzie się działo ze stacją Ateizm w najbliższym czasie. Otóż jest taka konieczność, żeby stacja zrobiła sobie pewną przerwę. To znaczy nie będzie transmitowanych odcinków, na pewno w przyszłym tygodniu nie będzie odcinka. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, kiedy pojawi się odcinek. Także jakby przerwa jest na razie do odwołania. Aktualnie przed nami znajdują się duże zmiany na horyzoncie. Przede wszystkim kwestia zmiany studia. Przenosimy całe jakby studio stacji w inne miejsce. Natomiast jest jeszcze kilka innych spraw, które złożyły się na to, że musimy zrobić tę przerwę. Natomiast zachęcam do śledzenia naszego kanału na YouTubie, zachęcam do śledzenia nas na Facebooku, ponieważ będą się tam działy rzeczy. I również niewykluczone, że będziemy potrzebowali w niektórych z nich waszej pomocy. Także to tyle ode mnie. I myślę, że możemy przejść do tematu, który chciałbyś dzisiaj opowiedzieć, poruszyć. Owszem, bardzo chętnie przejdę do tego tematu i przedstawię tutaj to, co dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem. No a na początku też chciałbym bardzo podziękować za to zaproszenie, bo to myślę taki nietypowy moment w dziejach stacji, że oto tutaj zasiadł człowiek, który w coś jednak wierzy, ma poglądy, które nie są poglądami ani takimi skrajnie sceptyczno-nihilistyczno-ateistycznymi, ale są to poglądy człowieka duchowego. Ponieważ ci z was, którzy wiedzą cośkolwiek o Fundacji Panteon, którzy może mieli okazję widzieć niektóre z naszych filmów, znają na pewno Karola. Karol jest człowiekiem, który bardzo ostrożnie podchodzi
do jakichkolwiek twierdzeń o tym, że człowiek poza swoją fizyczną postacią ma również jakiś pierwiastek duchowy, pierwiastek nieśmiertelny, pierwiastek boski. No a mi z kolei takie twierdzenia są bardzo bliskie. I jeżeli ktoś zapytałby mnie o tradycję, w jakiej lokuję moje poglądy, no to sam siebie określam jako gnostyk, określam siebie jako gnostyka. Ale dzisiaj nie będę mówił o gnostycyzmie, dzisiaj będę mówił o tym, czy możemy zdobyć w tym naszym świecie wiedzę pewną, wiedzę, którą możemy potwierdzić w 100% i co do której możemy być przekonani, że w żaden sposób nie jest podważalna. Moim zdaniem taka wiedza jest i chcę wam opowiedzieć o tym, co to za wiedza. Ale zanim przejdę do tego, czym jest ta wiedza, która jest wiedzą pewną i którą można osiągnąć bez żadnego pośrednictwa, można osiągnąć bezpośrednio, bez pomocy kapłanów, bez pomocy filozofów, bez pomocy ludzi zajmujących się nauką, to chciałbym pomówić też o tym, czym jest, czy mamy jakieś do dyspozycji inne źródła wiedzy, wiedzy pewnej. Otóż w tym miejscu, w studiu Stacji Ateizm, wielokrotnie już rozmawiano o religii. I na podstawie tych rozmów no, religia kształtuje się jako zbiór. Okej, dajcie znać, czy nas słyszycie. Czy jesteśmy słyszalni? Mamy tutaj niespodziewane problemy ze sprzętem. Być może to szatan, który gryzie kable, jak tam gdzieś na czacie było napisane. Jest to oczywiście prawdopodobna możliwość. Okej, z tego co widzę czat, to chyba żyjemy. Dobra. Czy jesteś? To myślę, że Macieju, cofnij się parę dosłownie zdań. Zacząłeś mówić o źródle wiedzy pewnej, którym miała być nauka. Czy możemy mówić, że nauka jest źródłem wiedzy pewnej? To jest bardzo istotne zagadnienie i chciałbym je właśnie dzisiaj poruszyć. Natomiast też na początku, tak myślę sobie, że warto wszystkich nas słuchających uprzedzić, że przez ostatnie 6 lat no, zajmowałem się zupełnie czymś innym niż wystąpienia publiczne. Mianowicie wolny czas poświęcałem na aktywność, którą najprędzej można by było określić jako swego rodzaju kontemplację, medytację. I stąd łatwo się domyślić, że bliższe są mi takie rejony rzeczywistości, w których prawdy doświadcza się w sposób bezpośredni. To znaczy bez zakotwiczenia w pojęciach, słowach czy też definicjach. No ale postanowię tę moją wypowiedź przeprowadzić w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały dla was, żeby mogła ta wiedza, którą teraz przedstawię, do was trafić. Otóż na początku chciałbym zadać pytanie, czym jest nauka? W ogóle bardzo często obserwuję takie zjawisko ubytowienia nauki, tak mówię nazwać. To znaczy często naukę stawia się jako podmiot zdania. Na przykład nauka coś twierdzi, albo nauka czemuś zaprzecza. No, często tak w języku potocznym konstruujemy zdania. No i to sprawia takie wrażenie, że nauka jest właśnie jakimś bytem, jakimś zjawiskiem, które ma swoje własne istnienie. No ale chyba wydaje mi się, że jak do tej pory nauki samej w sobie jeszcze nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikt jej nie dotknął. No więc czym jest ta tajemnicza nauka? Pozwalam sobie tutaj na potrzeby tej krótkiej wypowiedzi przyjąć taką dosyć prostą definicję, mianowicie, że nauka to jest wiedza gromadzona w trakcie działalności badawczej. Nauka to są ludzie, którzy tę wiedzę gromadzą, czyli naukowcy. I nauka to także metody naukowe, procedury, wedle których ci badacze mają postępować, mają pracować, gromadząc właśnie tę wiedzę. I po kolei chciałbym im się przyjrzeć. Jeśli chodzi o wiedzę naukową, to obowiązuje powszechny mit, jakoby wiedza naukowa miała kumulatywny charakter. Znaczy bardzo często naukę i wiedzę, którą ona gromadzi, wyobrażamy sobie jako taki gmach, który ma swoje fundamenty i to są te podstawowe prawa już dawno temu udowodnione i w trakcie dziejów, w trakcie rozwoju naszej cywilizacji kolejni naukowcy, jak ci budowniczowie świątyni Salomona gromadzą te kamienie wiedzy i układają w kolejne pięterka. I ten gmach wydaje się być taki stabilny i kolejne pokolenia odkrywców, naukowców dodają do niego następne piętra. Tymczasem jest to oczywiście wrażenie absolutnie mylne. W ogóle tak nie jest. Ten gmach, który sobie moglibyśmy wyobrazić, co chwilę ulega przeobrażeniom. Mianowicie to, co nam się wydawało już w nim pewne, czyli ta cegła, która gdzieś tam się znajdowała w środku,
co chwila się rozpada, na jej miejsce powstaje nowa i ten proces trwa nieustannie, to znaczy pewne te cegiełki tego gmachu są usuwane i na ich miejsce wstawiane są nowe. Co więcej, istnieje też taki pogląd, że od czasu do czasu nie tylko te poszczególne cegiełki wylatują z tej wielkiej konstrukcji, ale także i fundamenty tego gmachu nauki ulegają rozbiciu i budowany jest on zupełnie od nowa. I takie śmiałe twierdzenie postawił niejaki Thomas Kuhn. Myślę, że wielu z was tego autora zna. Napisał on książkę, publikację pod tytułem Struktura rewolucji naukowej. Bardzo zachęcam, polecam, żeby ją przeczytać. No ale żeby nie być gołosłownym, chciałbym przedstawić kilka takich przykładów, kilka takich przypadków, kiedy z tego wielkiego gmachu wiedzy wypada jakaś cegiełka i okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż nam się wydawało, że jest. Pierwszym takim przykładem jest wyrostek robaczkowy. Mianowicie jeszcze mnie w latach mojej szkoły podstawowej, chyba nawet liceum, uczono, że wyrostek robaczkowy to jest taki fragment ludzkiego ciała, który nie pełni żadnej funkcji. Co więcej, wyrostek robaczkowy był podawany jako przykład tak zwanego narządu szczątkowego. To znaczy narząd szczątkowy to jest pozostałość po naszych ewolucyjnych przodkach, czyli jakiś organ, który pełnił kiedyś jakąś funkcję, tę funkcję już, tej funkcji już nie pełni i pozostał sobie, prawda, jest, podlega procesowi uwsteczniania i jeszcze sobie jest w naszym organizmie, ale za ileś tam pokoleń jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu sobie zniknie. I takie twierdzenie było głoszone jako prawda, było twierdzeniem pisanym w podręcznikach szkolnych i było taką wiedzą, powiedzmy, uznaną. Natomiast w roku 2009 opublikowano badania, z których wynika, że wyrostek robaczkowy w ogóle nie jest żadnym narządem szczątkowym, tylko jest swoistym magazynem dla pożytecznych bakterii. I w tym wyrostku robaczkowym, gromadzą się bakterie na taką potrzebę, że w sytuacji, kiedy człowiek przeżyje chorobę, która wyniszczy jego florę bakteryjną, to z tego wyrostka robaczkowego można te bakterie z powrotem wypuścić, mogą się one odtworzyć. No i to jest taki bardzo ciekawy przykład, że ta jedna właśnie z tych cegiełek w gmachu wiedzy uległa zniszczeniu i została zbudowana, wmontowana na nowo już w nieco innym kształcie. Kolejny przykład, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ciekawy z dwóch powodów. Mianowicie pierwszy powód jest taki, że w tym przykładzie ważną rolę odegrały najnowsze narzędzia badawcze, narzędzia obserwacyjne, czyli coś, co wówczas było szczytem techniki, a doprowadziło naukowców do błędu. A poza tym ten przykład, który za chwilę przedstawię, pokazuje, jak bardzo czynniki społeczne wpływają na wznoszenie tego gmachu wiedzy i jak bardzo mogą one zdeformować go i doprowadzić do błędu. I tym przykładem są wulkany na Księżycu. To jest bardzo ciekawa historia, mianowicie w XVII wieku, kiedy zaczęto używać teleskopu do obserwacji Księżyca, bardzo szybko zauważono, że jego powierzchnia jest nierówna. No, no jakieś, prawda, góry, doliny, no jakieś takie formacje, prawda, na tej powierzchni formacje ziemne. I bardzo wielu ludzi zaczęło się zastanawiać, czym one są, a zwłaszcza uwagę zwróciły kratery księżycowe. I one interesowały między innymi dlatego obserwatorów, miały taki fajny, regularny kształt koła. Podobno nawet Kepler stworzył taką teorię i słyszałem, że traktował ją bardzo poważnie, że to są konstrukcje wzniesione przez selenitów, przez mieszkańców Księżyca, czyli jak widać nawet ten poważny astronom miewał takie bardziej fantastyczne pomysły, ale nie o selenitach teraz będę mówił, o czymś bardziej fizycznym, bardziej przyziemnym. I tak jak mówię, trwał jakiś spór wokół tych obiektów na Księżycu i ten spór trwał do wydarzenia, które miało miejsce na Ziemi. Mianowicie do wybuchu Wezuwiusza. Ten wybuch miał miejsce w roku 1767. I wybuch ten został opisany przez Sir Williama Hamiltona, który sporządził książkę na temat przebiegu tego zdarzenia, erupcji Wezuwiusza. I dzieło to było również opatrzone bardzo eleganckimi, bardzo pięknymi ilustracjami dokonanymi, namalowanymi przez włoskiego ilustratora. I ta książka w owym czasie była takim naukowym bestsellerem. No, tak, że ta była powszechnie czytana, wszyscy się interesowali, zachwycali, była powszechnie znana. I niedługo po jej publikacji miało miejsce bardzo ciekawe zdarzenie. Mianowicie astronom w
Friedrich Herschel, człowiek, który być może jest wam znany, ponieważ zapisał się on na kartach historii jako odkrywca Urana, zobaczył na Księżycu wulkany. Dokładnie 3. Ale co ciekawe, jeden wulkan nawet zobaczył podobno w trakcie erupcji. Jest to postać o tyle ciekawa, że Herschel był wówczas jednym z bardziej uznanych astronomów. To był największy autorytet. Ale dzięki swoim badaniom i dzięki temu, że był odkrywcą Urana, również miał fundusze na swoje badania, które pozwoliły mu stworzyć na ów czas największe i najbardziej dokładne teleskopy. Czyli nie tylko wielki autorytet naukowy w swojej dziedzinie, ale również człowiek, który, jak wiadomo, posiadał instrumentarium, które pozwalało mu w sposób bardzo dokładny badać rzeczywistość, badać Księżyc. I teraz co się dzieje? Mianowicie odkąd astronomii znany był teleskop, do czasów tej publikacji Herschela, czyli przez jakieś 100 lat z okładem, zdarzyło się tylko kilkanaście przypadków, w których obserwatorzy zauważyli zmiany na powierzchni Księżyca. I w tym chyba żadna nie była zmianą dotyczącą erupcji wulkanu. Natomiast po tej publikacji Herschela w ciągu kilkunastu lat zauważono 30 zmian na powierzchni Księżyca, w tym bardzo wiele z nich to były wybuchy wulkanów. W następne 100 lat zauważono już takich zmian na powierzchni Księżyca 150, a w latach 1900-1950 kilkaset zmian na powierzchni Księżyca, z czego około 25% przez te lata przypisywano erupcji wulkanów, czyli ci ludzie po prostu widzieli, że tam wybuchają na Księżycu jakieś wulkany. No i oczywiście żadnych wulkanów nie było. Co więcej, nawet sam Herschel w pewnym momencie przyznał, że był w błędzie, ale siła jego autorytetu i siła też tej wiedzy, że posiadał najlepsze instrumentarium do obserwacji Księżyca dostępne wówczas na świecie, sprawiła, że wielu obserwatorów, wielu poważnych badaczy zobaczyło coś na Księżycu, coś, czego w ogóle tam nie było. I kolejny wobec tego, jakby ta cegiełka do gmachu wiedzy najpierw została wmurowana, że oto proszę, mamy wulkany na Księżycu, po czym została z tego gmachu wiedzy wymłotkowana. No i to są takie ciekawe anegdotki, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę, że nauka ma również bezpośredni wpływ na nasze życie i zdarza się, że błędy naukowców kosztują zdrowie, kosztują życie wielu ludzi. Przykładem takiej sytuacji jest talidomid. I to jest lek, który był sprzedawany bez recepty w latach 1957-1961. Był to lek uspokajający i przeciwbólowy dla kobiet w ciąży. I przez 4 lata był on sprzedawany, tak jak wspomniałem, bez recepty, zalecany kobietom w ciąży. Bardzo wiele kobiet po niego sięgało, aż do momentu, kiedy 4 lata po tym, jak go wprowadzono na rynek, okazało się, że ten lek uszkadza płody. 15 tysięcy ludzkich płodów zostało uszkodzonych w wyniku stosowania tego leku, z czego 3 tysiące zmarło przed narodzinami, kilka tysięcy w pierwszym roku po narodzeniu, a część z tych osób, których ciało zostało zdeformowane pod wpływem talomidu, być może nawet żyje do dzisiaj. I mówiąc głębokie deformacje, ponieważ talidomid powodował w płodzie głębokie deformacje, mam na myśli deformacje polegające na przykład na braku jednej lub większej liczby kończyn. Czyli to był naprawdę poważny uszczerbek na zdrowiu. No i to myślę, że też jest taki przyczynek, prawda, do takiej dyskusji, kiedy mówimy, że jakiś lek czy jakiś medykament jest w 100% bezpieczny, został przebadany, są badania naukowe na jego na twierdzenie, że jednak jest on zalecany do stosowania. No czasami się okazuje, i takie miejsce miały w historii, że ludzie, którzy byli chemikami, którzy zapewne mieli tytuły naukowe i którzy na pewno przyłożyli całą swoje zdolności do tego, żeby stworzyć lek bezpieczny, po prostu się pomylili. Czyli jednak na tym gmachu wiedzy bywają skazy. No i wydaje mi się, że w takiej sytuacji jak najbardziej jest zasadne zapytanie, jak wiele z koncepcji, które dzisiaj wydają nam się prawdziwe, w przyszłości okaże się fałszywymi. To znaczy, co z dzisiejszej wiedzy, którą mamy, którą posiadamy, która wydaje nam się zapewną, jest takim wulkanem na Księżycu? Albo co z tych rzeczy, które dzisiaj stosujemy, pijemy wodę, herbatę czy cokolwiek,
okaże się w przyszłości, że jednak nam szkodziło. Jak widać, ta wiedza nie jest pewna i może zostać rozwinięta w przyszłości. I tyle, jeśli chodzi o samą wiedzę naukową, ale chciałbym przyjrzeć się krótko samym naukowcom. Otóż no, przede wszystkim chciałbym zauważyć taką myślę, no, podstawową i prozaiczną kwestię, ale często pomijaną, mianowicie taką, że naukowcy to po prostu zwykli ludzie. Jak każdy człowiek, naukowiec, jest obciążony ryzykiem tych samych błędów poznawczych, co każda inna osoba. Czyli zdarza się, że bywają zmęczeni, zdarza im się widzieć to, co chcą, a nie to, co widzą naprawdę. Ponadto kierują się czasami chęcią sławy, presją środowiska, bywają nieuważni i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, możemy stwierdzić, że za nauką nie stoi jakaś siła, która dba o to, żeby wszystkie tezy, które są budowane w środowisku naukowym, miały pieczęć nieomylności. Stoją za tym ludzie, a jak wiemy, ludzie bywają omylni. Ale wśród tych różnych skłonności i przypadłości, jakie wpływają na samych naukowcach, na samych naukowców, wydaje mi się, że bardzo ciekawy jest czynnik, który polega na uleganiu pewnym szablonom myślowym. Znaczy w każdej epoce i w każdym czasie mamy pewne szablony myślowe, pewne wzory, które są dla nas tak oczywiste, że właściwie ich nie zauważamy. I oczywiście naukowcy, jak wszyscy inni ludzie, ulegają tym wzorom. I tu chciałbym poruszyć jeden z nich, który wydaje mi się, że dzisiaj na tyle, na ile znam naukę, chociaż może bardziej znam się na kontemplowaniu niż na naukowaniu, to ten wzór jest w obecnej nauce jak najbardziej obecny. I mówię tutaj o redukcjonizmie. I redukcjonizm to jest taki sposób myślenia, który zakłada, że wyjaśnienie jakiegoś zjawiska złożonego polega na opisie zachowania jego elementów. Czyli istotą redukcjonizmu jest to, że stany wyższych poziomów wyjaśniamy na podstawie stanów niższych poziomów. I jest to pogląd nieprawdopodobnie powszechny. Właściwie można powiedzieć, że on dzisiaj formułuje nasze myślenie o nauce. Czyli bardzo często ten właśnie gmach wiedzy naukowej wyobrażamy sobie tak, że na tym szczycie są jakieś nauki, biologia, czyli te dotyczące funkcjonowania organizmów złożonych i funkcjonowanie tych organizmów złożonych wyjaśniamy na podstawie zjawisk chemicznych. Natomiast zjawiska chemiczne możemy zredukować do jeszcze niższego poziomu, czyli wyjaśnić je na podstawie zjawisk fizycznych. I tutaj taka odniesienie do odcinka, który był bodajże tydzień temu, kiedy była rozmowa o determinizmie. Tak. I determinizm jest właśnie pochodną redukcjonizmu. To znaczy to przyjęcie założenia, że każdy układ złożony możemy zredukować do wyjaśnienia go poprzez elementy, z których on się składa, sprawia, że nasze myślenie również działa w drugim kierunku. To znaczy znając wszystkie podstawowe elementy składowe, moglibyśmy na ich podstawie przewidzieć rozwój przyszłości. Tak? Czyli jeżeli ja znam te podstawowe molekuły, podstawowe cząsteczki, które brały udział w wielkim wybuchu i gdybym miał taką możliwość, żeby kontrolować ich przebieg i mógł analizować ich ruch, no to wówczas jestem w stanie przewidzieć, jak ta przyszłość będzie przebiegała, tak? Bo znam te podstawowe cząsteczki. Teoretycznie tak. Ale właśnie, jak wiemy, fizyka kwantowa podważa determinizm. Jak najbardziej, ale nie tylko ona, bo tylko podejście takie mówiące o zjawiskach emergentnych. To znaczy istnieje taki pogląd, który twierdzi, że suma zjawisk tworzy zjawiska, które są nieredukowalne i niemożliwe do wywiedzenia ze swoich elementów. Czyli możemy powiedzieć, że na przykład neurony tworzą mózg i nie możemy funkcji mózgu wyjaśniać funkcjami neuronów i że na tym wyższym poziomie, czyli na wyższej złożoności systemu, pojawiają się zupełnie nowe zjawiska, na przykład takie jak wolna wola. I takie twierdzenie oczywiście sobie gdzieś funkcjonuje, aktualnie na poboczach nauki, ale zmierzam nie do tego, żeby zastanawiać się, czy jest tak, czy jest inaczej, ale tylko chciałbym pokazać, że ten redukcjonizm jest pewnym paradygmatem, jest pewnym sposobem myślenia i on wpływa na postrzeganie naszej rzeczywistości, nie tylko przez nas jako ludzi, ale również przez naukowców. Oni po prostu jakby w ramach tego paradygmatu definiują swoje teorie, definiują swoje stwierdzenia i na ich podstawie bazują. No tak, zawsze myślimy od prostych rzeczy do złożoności, nigdy w drugą stronę. I zawsze zakładamy, że przyczyna czego, znaczy jakby ten podstawowy element musi być prostszy niż ten rozbudowany, nie? No założenie może być. No tak, no to jest założenie oczywiście. No, dlatego
Dlatego właśnie, kiedy argumentuje się istnienie Boga, odwołując się do czegoś jeszcze bardziej skomplikowanego, to przyjmując takie założenie, o którym teraz powiedziałeś, jest to dokładanie do tajemnicy, a nie jej rozwiązywanie. To nie? Prawda. Natomiast tak jak mówię, no, może się okazać, że jest zupełnie inaczej. To znaczy, że może świat należy wyjaśniać idąc od strony Boga i do coraz prostszych elementów. Być może. Także jest to po prostu jedno z wielu założeń. Redukcjonizm on sobie gdzieś funkcjonuje i nie możemy go brać jako czegoś prawdziwego. Prawda? Nie możemy go stwierdzić jako coś, co jest niepodważalne. Zgadzam się totalnie, że nie możemy go wziąć za coś, co jest niepodważalne. Ale znając te wszystkie prawda, pułapki ludzkiej omylności, naukowcy i ludzie zajmujący się nauką postanowili zmierzać w stronę skonstruowania metod i procedur, które mają właśnie uchronić nas przed popełnianiem tych błędów. I procedury naukowe to jest ostatni z tych trzech tematów, którym chciałbym się zająć. I na początek chciałbym zadać takie pytanie filozoficzne. No mianowicie, jeżeli uznajemy, że człowiek jest ułomny i że człowiek popełnia błędy poznawcze, prawda? Że to mu się zdarza. Nie można powiedzieć, że jest istotą doskonale rozumiejącą świat. Nie. To w jaki sposób ta niedoskonała istota mogłaby stworzyć doskonałą procedurę? Czyli stworzyć taką procedurę, która w sposób doskonały i nieomylny będzie pilnować, prawda, tego, żeby ona nie popełniała błędów. Zgadzam się, że jest to niemożliwe. Właściwie może być tak, a może być inaczej. Jeżeli oczywiście nie jest to możliwe, tak jak mówisz, no to należałoby zadać, że stosowanie procedury naukowej doprowadza do tego, że część twierdzeń, które przez tę procedurę się przemkną, jest fałszywymi. I to sprawia, że istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że w tym gmachu wiedzy już teraz jest jakaś cegła, która jest fałszywa. My co prawda nie wiemy, która, ale któraś pewnie jest. I to z kolei skłania mnie do tej refleksji, że ten gmach wiedzy, który jest, ma gdzieś tą jedną czarną owcę, tą jedną fałszywą cegiełkę, no nie jest godny. Nie możemy powiedzieć, że daje nam prawdziwą wiedzę. Mogę dać jeden przykład? Proszę bardzo. Bo to jest fascynujące. Jeszcze w starożytnej Grecji wymyślono takie podstawowe prawa logiczne. Na przykład coś jest A i coś jest nie A. A nie może być równocześnie nie A. Tak samo jak na przykład nie mogę być równocześnie w tym miejscu i równocześnie w tamtym miejscu. I to się wydaje bardzo intuicyjne i wydaje się to potwierdzać całe nasze doświadczenie życia, wydaje się to potwierdzać. Ale tak naprawdę, kiedy zejdziemy na poziom kwantowy i pogadamy na przykład o fotonach, to gdybym był fotonem, to mógłbym znajdować się w dowolnej ilości miejsc tutaj i w ogóle nie obowiązywałyby mnie prawa tej logiki, logiki klasycznej. Czyli coś, co było pewnym założeniem, które przetrwało wieki, założenie, że A to jest A i A nie jest B, okazuje się nagle podważalne. Więc to jest taki przykład na coś, co jeszcze głębiej siedzi niż nauka, nie? Bo nauka to jest proces, tak jak sam mówiłeś. Podstawowe takie jakby logiczne intuicje wręcz, to jest coś, co my jakby wydawać by się mogło, że wiemy od samego początku, od samego narodzenia, a jednak również to zostało podważone poprzez odkrycia naukowe w zakresie fizyki kwantowej. No myślę, że największą niespodziankę mieli pewnie też ludzie, którzy dowiedzieli się, że Ziemia jest okrągła i że krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, ponieważ jakby nasze zmysłowe doświadczenie pokazuje coś zupełnie innego, prawda? I jakby ten przewrót kopernikański no, musiał być dla świadomości przeciętnego człowieka no, niebywałą rewolucją. Ale jak mówię, no możemy założyć, że metoda naukowa wobec tego jest w jakimś stopniu narażona na błędy, ale możemy też przyjąć, bo nie mamy takiej wiedzy, że jest metodą jednak doskonałą i że jest metodą, która pozwoli nam uniknąć wszelkich błędów. Ale jeżeli ona nawet sama w sobie jest doskonała, to w jaki sposób niedoskonały człowiek miałby się nią doskonale posługiwać? To znaczy możemy zauważyć, że jeżeli nawet mamy jakieś narzędzie, które jest tak skonstruowane, że w swoim zamyśle i pozwala unikać błędów, no to jednak, jeżeli posługuje się nim człowiek, a jak już wielokrotnie, zresztą tutaj stacja ateizm, zostało stwierdzone, człowiek jest istotą niedoskonałą, omylną i narażoną na błędy, no to również ludzie korzystający z takiej doskonałej metody najprawdopodobniej będą popełniać błędy. I podsumowując, wydaje mi się, że
nie możemy ufać w 100% wiedzy naukowej. To znaczy, że jednak są to twierdzenia, do których bardziej wierzymy, niż wiemy, że są pewnością. Jestem też przekonany, że no będziemy świadkami jeszcze wybijania tych kolejnych cegiełek z tego gmachu wiedzy, a również być może będziemy świadkami pewnego dnia no zupełnie wywrócenia tego gmachu wiedzy i rozpoczęcia go, budowy jego od nowa. I wiedza naukowa nie oferuje żadnych twierdzeń, które są absolutnie pewne i absolutnie niezmienne. Każdy z nich może okazać się wulkanem na Księżycu. W każdej chwili nasza wiedza może ulec poszerzeniu, zmieniając nasze pojęcie o jakimkolwiek elemencie rzeczywistości, tak jak to się stało choćby z wyrostkiem robaczkowym. I co więcej, sami naukowcy oczywiście to potwierdzają. Mam taki cytat doktora Michaela Schremera, historyka nauki, który ujął to w ten sposób. Odpowiedzi nie są ostateczne, prawdy są tymczasowe. I muszę przyznać, że jakby te słowa no wspaniale to wyrażają. To znaczy, że my nie żyjemy w świecie jakiejś jednej, niezmiennej prawdy, nawet tej prawdy naukowej. Żyjemy w świecie praw, które są tymczasowe i które ulegają ciągłemu przeobrażeniu. I mógłbym powiedzieć, że taki mój najważniejszy wniosek z tego dotychczasowego wywodu jest to, że rzeczywistość może być poznawana, ale nie może być poznana. To znaczy, my możemy poznawać rzeczywistość, ale nigdy nie możemy jej poznać. Nie ma takiego momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, ok, osiągnęliśmy pełnię wiedzy. Można to stwierdzić, dokonując prostego eksperymentu myślowego. To znaczy, jeżeli ktokolwiek nam poda jakieś wyjaśnienie, zawsze możemy powiedzieć, ale dlaczego tak jest? Dlaczego ono działa? Jak je możemy wyjaśnić? To ostateczne twierdzenie. I trzeba znowu sięgnąć w głąb i to, co wydawało nam się ostatecznym wzorem i ostatecznym wyjaśnieniem, również udowodnić. Co więcej, zawsze możemy zapytać, co jest dalej, co było wcześniej. Jeżeli wszechświat jest nieskończony, no to zawsze jest jakieś dalej. Jeżeli ktoś nam powie, okej, tu jest granica wszechświata, to w ludzkim umyśle rodzi się pytanie, ale co jest za tą granicą? Jeżeli ktoś nam powie, tu jest granica czasu, będziemy pytać, co jest z granicą czasu? I tak sądzę, że ta wiedza wobec tego, tak samo jak i nieskończony jest wszechświat, taki samo ona musi nieskończenie się rozwijać. Ale powiedziałem, że każda wiedza jest czymś niestałym, bo uważam, że nie tylko wiedza naukowa, ale również nasza taka wiedza codzienna, wiedza, tak powiem, bezpośrednia jest obarczona tym właśnie, przepraszam, ja jeszcze mogę mówić Bogu, bo tak się rozgadałem. No oczywiście jeszcze. Mam jeszcze chwilę. No jeszcze chwileczkę mam, rzeczywiście. Zaraz będę puentował. Dobra. Zmierzam do wielkiego finału. Czekamy. Grande finale, tak, za chwilę. Otóż właściwie no nie tylko wiedza naukowa, ale również taka wiedza, którą mamy codzienną, która jest naszą taką prywatną wiedzą, też nie jest wiedzą, tylko jest oczywiście założeniem i wiarą. I ostatnio bardzo wielką karierę robi pojęcie sceptycyzmu. Koło mnie zresztą tu siedzi jedna z nadziei polskiego sceptycyzmu. No ale sceptycyzm można określić, prawda? No, to nie jest tylko i wyłącznie taka postawa, która sprawia, że do wszystkiego podchodzimy nieufnie, prawda? Że nie, chcemy podważać religię. Nie. Sceptycyzm sięga o wiele głębiej. Nie? On kwestionuje samą wiedzę jako koncept. Czyli możemy powiedzieć, że sceptycyzm twierdzi, że nasze narzędzia poznawcze są niedoskonałe, że nasze narzędzia poznawcze nie pozwalają nam zdobyć pewnej wiedzy. Tak, sceptycyzm zakłada tylko wierzenia, które mają różne stopnie prawdopodobieństwa w bańce rzeczywistości, w której żyjemy. Czyli idąc tym tropem, można powiedzieć, że to, że słońce jutro wstanie, jest oczywiście tylko i wyłącznie założeniem, które my czynimy na podstawie tego, że do tej pory każda noc kończyła się świtem, tak. Więc pewnie jutro też wstanie słońce. Tak. I to, że nie możemy przeniknąć na przykład dłonią przez ten stół, to też jest tylko założenie, ponieważ całe nasze życie i pewnie wszystkie pokolenia wstecz nikomu się ta sztuka nie udała, a przynajmniej nie zostało to w jakiś sposób utrwalone, no to też zakładamy, że to się pewnie nie uda. Sceptyk określi to jako wierzenie o wysokim stopniu uzasadnienia. Ale można oczywiście iść też dalej. Czyli nawet wy, którzy nas teraz oglądacie, nie macie absolutnie żadnej pewności, że my tutaj z Bogiem istniejemy naprawdę. Że tu jest jakiś realny Bogu, realny Maciej, że istnieje jakieś realne pomieszczenie, bo równie dobrze możemy być po prostu obrazami wyświetlającymi się na waszych komputerach, na waszych laptopach, na waszych telefonach. Prawda? Nie macie tej pewności, zakładacie to, to jest tylko i wyłącznie wasza wiara. No i jeszcze taki presupozycja. Ostateczny argument, dojście do samego gruntu. Tutaj jakiś czas temu odbyłem razem z Karolem rozmowę z Leszkiem Nowakiem i on wówczas stwierdził bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie stwierdził, że gdyby zobaczył Jezusa, to poszedłby do psychiatry. Czyli nie uwierzyłby własnym zmysłom. Czyli ten
tak, te krótkie wspomnienie z tamtej rozmowy, wydaje mi się, rzutuje nowe światło, czy może nie nowe, bo już wielokrotnie było to mówione, ale pokazuje, że również nasze zmysły potrafią być zawodne. To znaczy to, że nasze zmysły nas nie oszukują, czyli że teraz patrzę na Boga i że On tutaj siedzi naprawdę, a nie jest moją halucynacją, jest tylko i wyłącznie pewnym założeniem. Bo gdyby siedział tu na przykład Jezus, to bym sobie założył, że pewnie jest halucynacją, prawda? No tak, tak. Czyli zmysły także nie dają nam wiedzy pewnej. No oczywiście. Jeżeli wobec tego nie możemy ufać nauce, jeżeli wobec tego nie możemy ufać powszechnie panującym opiniom, jeżeli wreszcie nie możemy ufać nawet własnym zmysłom, to czemu możemy ufać? Jest tylko jedna pewna wiedza i to jest doświadczenie siebie samego. Cogito ergo sum. Otóż to. Także tylko i wyłącznie doświadczenia, które przeżywam, tylko doświadczenia, których doznaję i tylko one same, a nie płynące z nich wnioski, są dla mnie prawdziwe. To znaczy, jeżeli wydaje mi się, że jestem królem Anglii, to bynajmniej nie znaczy, że jestem królem Anglii, ale to, że mi się wydaje, że jestem królem Anglii, jest prawdziwe. To, że ktoś mnie ukuje igłą i odczuwam ból, to znaczy, że być może ten, który mnie ukuł, istnieje albo nie istnieje, że ukuł mnie w tej chwili albo w przyszłości, tego nie wiem, że ukuł mnie igłą, nożem albo czymkolwiek innym długopisem, tego też nie wiem, albo może w ogóle mnie nie ukuł. Ale doświadczenie bólu jest czymś we mnie prawdziwym. Zgadzam się. I teraz ta koncepcja stała się właśnie podstawą bardzo wielu ścieżek rozwoju duchowego. Jest ona znana od tysiącleci i od tysiącleci mamy do czynienia z ludźmi, którzy poszli tą drogą, uznając, że świat, który nas otacza, to tylko i wyłącznie świat cieni, świat iluzji, świat niepewności, świat umowny, świat, który jest tymczasowy i który ciągle się zmienia, a zatem nie ma w nim żadnej uniwersalnej prawdy. Ale ta uniwersalna prawdy postanowili poszukać wewnątrz siebie. Na przykład na wejściu do świątyni Apollina w Delfach widniał napis Gnotis Auton, czyli poznaj samego siebie. Z kolei Lao Tse, twórca taoizmu, ujął to tak. Ten, kto zna innych, jest wnikliwy, lecz ten, kto zna samego siebie, jest oświecony. Podobny wątek pojawia się nawet w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi, że jeżeli czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. I znowu pojawia się ten wątek, najpierw wejrzyj w siebie. Z kolei nawet wśród wyznawców islamu pojawia się ten wątek. Islam ma taką swoją odnogę, odmianę mistyczną, która nazywa się sufizmem i w sufizmie się medytuje. I pierwsza suficka medytacja brzmi następująco. Kieruję moją uwagę w stronę serca, a moje serce w stronę boskiej esencji. Czyli znowu mamy to myślenie. Kieruję się do własnego wnętrza, badam siebie, a tamtędy trafię do Boga. No i właściwie to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo. Już za chwilę weźmiemy kogoś na linię, natomiast dosłownie w krótkich słowach, wiesz, tak mi się wydaje, że doszedłeś w tym długim wywodzie, głównie na temat nauki, do tego, że nauka nie jest wiedzą pewną i w ogóle powiedziałbym, że wiedza jest w ogóle konceptem, jako sceptyk powiedziałbym, że wiedza jest w ogóle konceptem bardzo mało wartym tak naprawdę. Tak naprawdę wierzę tylko, że mamy różne wierzenia i różne założenia, pewne presupozycje. Mhm. I chodzi o to, że jakby zakładamy, jest coś takiego, co nazywa się podstawowe wierzenia. Ja zakładam, że istnieje rzeczywistość. Zakładam, tak, że istniemy w tej rzeczywistości razem, co się nazywa presupozycją i to jest coś, co robimy wszyscy, bo bez zrobienia tego założenia nie bylibyśmy w stanie dojść do jakichkolwiek wniosków na temat rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy ta rzeczywistość jest, czy jest tylko iluzją. No jeżeli ona jest iluzją, to również jest, prawda? To jest bardzo często takie myślenie, ale... że iluzja nie istnieje. Nie, ona istnieje. Nawet tak, jeżeli świat jest iluzją, to on jest. No jakieś założenia być może trzeba stwierdzić, gdzieś trzeba postawić, ale wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, że nawet obserwowalny świat, nie musimy tylko i wyłącznie wierzyć w to, że istnieją pewne założenia. Ten obserwowalny świat daje nam na to dowody. Znaczy widzimy, jak bardzo on się zmienia, jak bardzo on jest niepewny, jak wiedza nawet za naszego życia
uległa jakiej transformacji. I tak samo nasza codzienna wiedza jest bardzo niepewna. Świat przed naszymi oczami kształtuje się nieustannie. Tak. Jeszcze już bierzemy Bartłomieja z Warszawy, ale jeszcze tylko dosłownie trzy słowa o nauce. Po pierwsze, wskazałeś właśnie o tym, że często jakaś cegiełka w tej nauce się burzyła, nie? Że okazywało się, że coś było złe. Ale dzięki czemu się dowiadywaliśmy, że to coś było złą cegiełką? No na przykład w przypadku talomidu, dzięki temu, że rodziły się dzieci, które nie miały kończyn. Tak, ale proces, w wyniku czego potem udało nam się dojść, że to ten lek to powodował, był procesem jak najbardziej naukowym. No, to nie zaprzeczam temu. Uważam, że nauka jest takim procesem, który ulega jednocześnie dekonstrukcji i rekonstrukcji. No, to jest metoda naukowa jest samoweryfikująca się. To jest w niej fajne. Że jeżeli nauka się myli, to rzecz, która odkrywa to, że nauka się myli, jest nauka. I nauka w ogóle nic nie mówi o rzeczywistości. Nauka, w moim mniemaniu oczywiście, nie mówi nic o prawdzie. Wydaje mi się, że w nauce takie słowo w ogóle nie powinno funkcjonować. Ja osobiście nie jestem pewien, czy nie podważam istnienia prawdy w ogóle jako stanu jakiejś obiektywnej rzeczywistości. To jest pytanie filozoficzne. Nauka w moim mniemaniu tworzy pewne modele rzeczywistości, a co w nich jest fajne, to jest to, że one mają zdolność orzekania o przyszłości. Czyli jeżeli mamy jakąś działającą teorię i ją zastosujemy jej zasady, to jest spore prawdopodobieństwo, że potem świat będzie działał tak, jakby ta teoria była prawdziwa. Ale jak wysokie jest prawdopodobieństwo? Nie wiem, jak wysokie jest prawdopodobieństwo, ale to po prostu obserwujemy, nie? Teoria grawitacji działa. Więc. Ale co to znaczy, że działa? Skąd wiesz, że działa? Bo jej założenia są sprawdzalne i testowalne. I my cały czas ją testując, udowadniamy jej prawdziwość. No dobrze, ale to możesz powiedzieć tylko o tym, co było. Czy możesz powiedzieć o tym, co będzie? No nie, oczywiście. Dlatego dalej musimy pozostać w tym procesie sprawdzania. No sprawdzamy siłą rzeczy, prawda? Siedząc sobie tak. Na wygodnych krzesełkach w stacji ateizm. I na pewno jakiegoś świata doświadczamy. A to, do czego zmierzam, to to, że ten świat jest oparty na wierze. My wierzymy, że jutro grawitacja będzie działać. Tak. Wierzymy to w taki sposób, że już nawet nie zauważamy tej wiary, prawda? Nazywamy tę wiarę pewnością, tak bardzo jesteśmy do tego przekonani. Tak, jeżeli, ale to jest tylko wiara. Tak, jeżeli ktoś jakby nie ma jakby jakiegokolwiek backgroundu filozoficznego, to faktycznie może tak uważać. Nie? Poprosimy na wizję Bartłomieja z Warszawy. Halo, słyszę mnie? Tak, słyszymy cię. Cześć. Cześć, Bartłomiej. No, bo wiem, co później w obrazie i po prostu nie wiem, czy już byłem. Ja chciałem wypowiedzieć się odnośnie tych wszystkich definicji. Ateista, agnostyk, ponieważ to jest cała masa zamieszania i trzeba wrócić do definicji ze słownika i do greki, żeby określić to, kim jest w ogóle ateista według mnie. Znaczy według mnie to jest po prostu coś, do czego doszedłem i uznaję, że to jest moja odpowiednia postawa. I w tym momencie samo pytanie, czy wierzysz w Boga, nie ma sensu. Po prostu to jest najgłupsze pytanie, jakie można zadać. Ponieważ jeżeli zapytamy muzułmanina i chrześcijanina, czy wierzysz w Boga, każdy powie tak, a będą dwie różne odpowiedzi tak naprawdę. Każdy będzie w innego wierzył, a odpowiedź jest ta sama. Dobra, to może zacznijmy od tego, jak byś... Tak, słucham? Zacznijmy od tego, jak byś zdefiniował teistę. Nie, ja chciałbym powiedzieć, jak ja to wszystko definiuję. Bo dojdziemy do tego. Kto to jest teista, kto to jest ateista, tak? Okej. Jasne. Przepraszam, bo ja patrzę na monitor. No i teraz w tym momencie tak, mamy słowo wierzyć. I słowo wierzyć ma dwie definicje. Wyznawać jakąś religię i druga definicja to jest przyjmować coś za prawdę. Czyli ja wierzę w słońce, ponieważ widzę słońce. Zgadzam się z ja drugą definicją. Boga, ponieważ zgadzam się z jego zasadami, naukami, będę miał grzechy, pójdę do nieba i tak dalej. No okej. To są dwa różne pytania i każde z tych pytań ma różne odpowiedzi. Czyli w tym momencie, jeżeli pytamy, czy wierzę w sensie religijnym, to pytamy... Przepraszam, słuchajcie. Słychać, mów. Słuchamy cię bardzo uważnie. Dobra, i w tym momencie jest tak. Jeżeli pytamy w sensie religijnym, czy wierzę w Boga, to są dwie możliwe odpowiedzi.
podążam za naukami religii i czczę Boga bogów danej religii. Lub też nie podążam za naukami jakiejkolwiek religii, nie czczę Boga bogów. A kim jestem, jeżeli wierzę w Boga, ale go nie czczę? Słucham? A kim jestem, jeżeli wierzę w Boga, ale go nie czczę? Tak, do tego dojdziemy, bo to się na samym końcu składa do kupy. Okay. Odpowiedź na drugie pytanie. Słucham? To my słuchamy. Mów. Dobra. Odpowiedź na drugie pytanie, czyli w sensie posiadania wiedzy. Tu możemy odpowiedzieć, posiadam wiedzę o istnieniu Boga lub jestem o nim przekonany, lub też mogę powiedzieć, nie wiem, czy Bóg istnieje. Nie jestem pewny. Nie mam dowodów na to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Okay. Lub też możemy powiedzieć, nie mam, posiadam wiedzę, że Bóg nie istnieje lub jestem przekonany, że Bóg nie istnieje. Okej. Okay. I teraz połączenie tych wszystkich odpowiedzi, których jest dwa na jedno, trzy na drugie, daje nam sześć możliwych odpowiedzi. Okej, okay, jedziesz. I w tym momencie, jak zobaczymy na grekę, to mamy teos, Bóg, ateos, bez Boga. Skąd pochodzi teista i ateista. Później mamy gnostyk, gnostos, to jest wiedza, a gnostos bez wiedzy. Mhm, okej. Okay. To wszystko mam spisane. I teraz tak, teista wychodziłoby na to. Posiada wiedzę o istnieniu Boga Bogu lub jest przekonany o istnieniu Boga Bogu, podąża za naukami danej religii, czci Boga Bogów danej religii. Później mamy antyteista. Posiada wiedzę o istnieniu Boga Bogu lub jest przekonany o istnieniu Boga Bogu, nie podąża za naukami danej religii, nie czci Boga Bogów danej religii. Czyli wie, ale jest przekonany o tym, że to jest Bóg istnieje, ale coś mu się nie podoba w danej religii i nie chce wierzyć, odrzuca Boga. I ateista jest to człowiek, który nie wie, czy Bóg istnieje i po prostu sprawdził dowody, żadna religia mu nie pasuje i zostaje na pozycji neutralnej. Ateista, ten ostatni punkt? Ateista. Okej. Okay. Nie wie, czy Bóg istnieje i żadna religia dla niego nie ma sensu. Dobra, i teraz tak, podałeś nam, jak ty rozumiesz termin teizm, antyteizm, ateizm i tak dalej, a teraz zapytam ciebie, co chciałbyś od nas w tym momencie usłyszeć? Czy mam się wypowiedzieć na ten temat, co o tym podzielę myślę, czy masz jakieś pytanie? To jest tak, ja miałem straszny problem z identyfikowaniem się, o co chodzi. Czy wierzę w Boga, nie wiedziałem, czy to chodzi o to, czy wierzę, że On istnieje, czy to chodzi o konkretnego, którego mnie nauczyli w kościele. I tu jest ten problem. Jedna kwestia jest dana wiara w daną religię, a druga kwestia jest odnośnie wiedzy. To jest, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Okej. No to w takim wypadku, no spoko, jeżeli udało ci się znaleźć jakiś termin, który by ciebie opisywał i stworzyłeś taką definicję, w której dobrze się czujesz, no to okej. Okay. Z mojej perspektywy powiem tylko tak, że dla mnie definicje nie mają znaczenia. Liczy się koncept, który masz na myśli, który stoi za definicją. Ateizm w tym momencie jest postawą w stosunku do Boga i religii. Powiedziałbym, tak że... Tak jak każda inna. Ateista jest postawą w stosunku do Boga, do religii. Ateista jest, ma swoją postawę w stosunku do Boga i do religii. I antyteista też ma swoją postawę. Ja bym powiedział, że ateizm jest brakiem postawy teistycznej. Teizm jest wiarą w jakiegoś Boga w ujęciu najogólniejszym i potem masz tych wszystkich panteistów, deistów i tak dalej. Ateista to jest ktoś, kto po prostu w Boga nie wierzy, a antyteista powiedziałbym, że to albo ma takie konotacje, że to jest ktoś nastawiony źle do religii i tego wszystkiego, a w moim odczuciu ja to tak definiuję, że antyteista to jest ten, który posiada pozytywne wierzenie w nieistnienie Boga, czyli twierdzi, że Bóg nie istnieje. Ateista nie twierdzi, że Bóg nie istnieje, ateista po prostu nie wierzy, że Bóg nie istnieje. Poczekaj chwilę. A termin gnozy, czyli agnostyk, gnostyk, tak jak sam powiedziałeś, odnosi się do wiedzy, czyli mogę być teistą, gnostykiem, czyli w tym momencie mówię, że wierzę w Boga i wiem, że On istnieje. Mogę być teistą, agnostykiem, czyli wierzę w Boga, ale nie roszczę sobie jakby wiedzy na temat tego, czy on istnieje, czy nie. Powiedziałbym, że ateizm nie posiada w ogóle gnozy w swoim zakresie, bo ateizm jest po prostu brakiem postawy teistycznej, więc
Możemy tam dodać gnozę na zasadzie, że nie wierzę w Boga po prostu i wiem, że nie wierzę w Boga, tak, lub nie wiem, że nie wierzę w Boga. W którym momencie traktujemy wierzenie, słowo wierzyć, tak? Jako wyznawanie religii, a w którym momencie jako przekonanie o tym, że coś jest prawdziwe. Uważam, że wyznawanie wiary, jakiejkolwiek, to jest zupełnie osobny temat i nie ma nic wspólnego z tym, czy ty przyjmujesz dane twierdzenie za prawdę, czy nie. No ale ja nie mówię o jakimś twierdzeniu, ja mówię o definicji słowa wierzyć. Wierzenie jest to przyjęcie czegoś za prawdę. No tak, a propos definicji, to może wtrącę, że ostatnio jako fundacja... Ja wierzę w Boga, ja się modlę, ponieważ wierzę w Boga, to jest czynność. Tak, to jest czynność, która wynika z twojego przekonania o istnieniu Boga. Macieju? Jako fundacja Panteon przeprowadzaliśmy ostatnio wywiad, który jeszcze się nie ukazał. Czekaj, Bartłomieju. Z doktorem Bartoczykiem, który jest specjalistą w dziedzinie ewolucji. Mhm. I on poczęstował nas taką bardzo ciekawą informacją, mianowicie, że środowiska akademickie związane z naukami właśnie dotyczącymi ewolucji i biologii do tej pory nie są w stanie uzgodnić między sobą definicji pojęcia gatunek. Jeżeli jakby nawet w tamtym środowisku nie udało się dla tamtego środowiska ustalić pojęcia tak podstawowych gatunek, to tym bardziej my chyba nie jesteśmy w stanie zdefiniować takich słów jak ateista. To są próby, które trwają od lat. Faktycznie. Dobra, dzięki Bartłomieju, będziemy kończyć. Chcemy przejść do kolejnych telefonów. Jeśli chciałbyś się do tego jakoś odnieść, to napisz do nas maila albo zadzwoń za tydzień. Nie, za tydzień nie dzwoni. Napisz do nas maila. Halo? Tak, dobra, dzięki. Cześć. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć. Okej, no ja to rozumuję na zasadzie po prostu logiki binarnej, czy tam po prostu logiki dwuwartościowej, przepraszam, i dzielę świat, cały świat i wszystkich ludzi na tych, którzy w Boga wierzą i na tych, którzy w Boga nie wierzą. Też można. Nie? I jeżeli twoja odpowiedź na pytanie, czy wierzysz w Boga, brzmi jakkolwiek inaczej niż tak, to jesteś ateistą. A jeżeli brzmi nie wiem? Czy kiedy nie wiesz, czy wierzysz w Boga, to czy wierzysz w Boga? Nie wiem. No, nie. Myślę, że to są dosyć trudne sprawy. Ja w ogóle bardzo cenię sobie takiego autora, który nazywa się Tadeusz Miciński. To jest postać z przełomu XIX i XX wieku. Również zachęcam do zapoznania się z jego dziełami. To był jeden z takich polskich mistyków. I on jest autorem takiej sentencji, że piasek słów zasypuje studnie tajemnic. Znaczy uważam, że słowami naprawdę trudno cokolwiek wyjaśnić. I im więcej mówimy o pewnych rzeczach, tym bardziej oddalamy się od ich zrozumienia. Ciekawe. Bierzemy kolejną osobę. Śmiało, tak. Będzie to po raz kolejny Bartłomiej, ale tym razem z Krakowa. Halo. Jeszcze nie słyszymy. A ja tak sobie myślę... Wiem, jestem świadomy tego, że toczą się... Okej. Halo, słyszymy się? Słyszymy się. O, cześć. Tutaj Bogumił i Maciej. Ja dzwoniłem do was miesiąc temu. No hej, okej. O czym chciałbyś porozmawiać? Tak, a propos tej definicji ateizmu i... Ale to króciutko, dobra? To proszę? Prosimy króciutko, dobra? Oczywiście, to doskonale pokazuje to i według mnie jest wzorowym. No najlepszym rzeczą do zobrazowania tego jest skala Dawkinsa, na pewno słyszeliście. Tak, słyszałem o tej skali, tak. Czyli między innymi, że 100% to są mocniej teiści, tam dalej nawet do 70% to są średni teiści, to jest jedynka, tam siódemka to jest mocni ateiści. Że z mocnymi ateistami to jest także wiadomo, że de facto nie ma konkurencji dla 100% teistów wśród ateistów, ponieważ ateiści wiadomo, w definicji mało jest osób, którzy twierdzą, że ze 100% pewnością, że Boga nie ma. Tylko takie sprostowanie do kolegi, bo też twierdził, chyba, nie wiem, Bogumił stwierdził, że była, że antyteista to jest osoba, która
zaprzecza kompletnie istnieniu Boga. A według mnie nie jest to chyba poprawna definicja, gdyż takie osoby wśród ateistów raczej nie występują, jeżeli możemy, przynajmniej tak mi się wydaje. No okej, okej. Wiesz, definicje to jest naprawdę taki temat, który chcielibyśmy odłożyć, bo to naprawdę nie jest ciekawe, wiesz? Definicja, tylko definicje ścisłe opisujące konkretny przedmiot funkcjonują tylko w określeniu do konkretnych rzeczy, jak krzesło. To możemy opisać, no w miarę możemy to opisać definicją, ale potem de facto nie ma czegoś takiego jak spójna definicja. Tak, no słowa... Określenie świat, czy... Tak, no słowa nie mają znaczeń, definicje nie mają znaczeń, słowa i definicje mają po prostu zastosowania. Okej, to czy masz jeszcze jakieś pytanie niezwiązane do końca z definicjami? Nie, tylko chciałem taką wtrącić. Aha, no to dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. No, dla mnie osobiście, nie? Takie bawienie się w definicje nie jest wyjątkowo ciekawe, bo definicja to jest tylko, wiesz, chodzi o to, przyjdzie do mnie ktoś i powie, nie jesteś prawdziwym ateistą. A ja odpowiem, okej, czyli według ciebie nie jestem prawdziwym ateistą, kim dla ciebie jest prawdziwy ateista? I wtedy pojawia się, prawdziwy ateista to taki ateista, który nie obchodzi świąt. Prawdziwy ateista to taki ateista, którego nie obchodzi religia i się nią nie zajmuje na przykład, nie? Wiesz, no, na przykład w tej twoim przykładzie najbardziej fascynuje, po co ktoś miałby tobie mówić, że nie jesteś ateistą. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, że bardzo chętnie chcemy komuś nasze poglądy narzucić albo chcemy przemodelować jego poglądy wedle naszych poglądów, zamiast właśnie koncentrować się na tym, w co my wierzymy, jakie są nasze przekonania. To jest, wydaje mi się, podstawa. Próba, prawda, mówienia komuś, że on czymś jest albo czymś nie jest, jakie ma znaczenie. Dokładnie, wiesz, dokładnie. Tutaj liczy się jakby to, co ja mam w głowie, nie? I faktycznie dlatego zawsze definicje powinny tak działać, że ty po prostu, wiesz, w ogóle wyobraź sobie dyskusję, dyskutują dwie osoby i używają jakichś definicji i nie zgadzają się co do znaczenia danej definicji. Że osoby dyskutują o, powiedzmy, ateizmie i obydwoje mają jakby swoje definicje ateizmu i się nie zgadzają. I teraz co? Trzeba argumentować i trzeba robić dyskusję wielką i gorliwą, który z nich ma rację, która definicja jest tą jedną słuszną? Moim zdaniem nie. Trzeba po prostu znaleźć definicję, z którą zgodzą się obie strony i nie ma w tym jakby niczego złego, ani niczego ujmującego dla którejkolwiek ze stron. Dlatego ja takiej osobie, która mówi mi, że nie jestem prawdziwym ateistą, ja jej po prostu mówię, okej, ja po prostu nie jestem przekonany, że Bóg istnieje. Tyle. Czy masz do mnie jakieś pytania w związku z tym? Nie? I tak to jest. Okej, poprosimy kolejną osobę. Tym razem będzie to Michał. Nie wiemy skąd. Zaraz powinien się u nas pojawić. No. Halo? Halo. Cześć Michał, tutaj Bogumił i Maciej. Cześć Michale. Okej, witam was. Generalnie chciałbym z wami skonsultować kwestię tego, co ostatnio stało się na Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo mam wrażenie, troszkę to zostało przemilczane i ogólnie z weryfikować, czy właściwie to z nim zwracowałem oraz podsumować trochę to, co wiem na temat dostępnych sposobów wystąpienia z Kościoła katolickiego. Generalnie z tego, co wiem, jest taka procedura kościelna, tak zwana apostazja. Sprowadza się ona do tego, efekt jej, że mamy w akcie wstu taką adnotację, że występujemy z Kościoła katolickiego, ale Kościół dalej te nasze dane posiada. A docelowo pewnie najlepsze byłoby to, abyśmy mogli te dane usunąć, tak? Bo przyjmujemy, że nie jesteśmy członkiem Kościoła katolickiego i nie chcemy, żeby Kościół dalej te nasze dane posiadał, tak? Więc pewnie chodziłoby o jakieś oświadczenie, tak? I odnośnie usunięcia tych danych i ta rozprawa, jak rozumiem, tego właśnie dotyczyła.
Tak, ale nie, jak wiesz, nie wiem, czy śledziłeś jakby to, co się działo po tej rozprawie. No i okazało się, że jednak nie, czyli jakby GIODO nie ma prawa mieszać się do wewnętrznych spraw Kościoła i no nie może po prostu prawnie wyciągnąć twoich danych osobowych z ich ksiąg, nie? Okej. A wiecie, może o kimś, komu się udało coś takiego uzyskać, czy generalnie Kościół nie posiada już jego danych? Wiesz co, w tym momencie nie jestem pewien, aczkolwiek wydaje mi się, że takie osoby są, ale ja tak trochę jestem z boku tematu, także nie wiem, czy komuś się udało, myślę, że tak, myślę, że być może ludzie z czatu będą mogli nam coś tutaj podpowiedzieć, jeżeli wiecie, to dajcie nam znać, czy faktycznie jest w ogóle możliwe i realne, i czy komuś się udało tak wyjść z Kościoła, żeby tam jego dane już nie zostały? Bo ja nie wiem. Troszkę jakby, no, wydaje mi się, że chodzi troszkę taką uczciwość, tak, zwykłą, że jakby nie uznaję, że jestem katolikiem, tak, więc po co ktoś ma to mieć, po co w ogóle jakoś robić te słupki, tak, że mamy 99% katolików w Polsce. I tylko o to chodzi, tak? Bo ja nie jestem katolikiem i nie mam z tym problemu, żeby ktoś mnie tam za niego uznawał, czy nie. No okej, okay, ale no spoko. Mhm. No dobra, to w zasadzie tyle. Dzięki wielkie. No, okej. Okay. No to dzięki wielkie w takim razie. No to trzymajcie się. No trzymajcie się. A co ty sądzisz, Macieju, na temat tej rozprawy? Czy w ogóle jesteś na bieżąco z tym, co tam się wydarzało? No tak, z grubsza rzecz biorąc wiem i jako gnostyk muszę przyjąć, że każde zjawisko jest, znaczy nie muszę, tylko widzę w każdym zjawisku tyle samo pożyteczności, co niepożyteczności. I z jednej strony rozumiem, że są ludzie, którzy mają prawo do tego, żeby swoje dane wydobyć i być może ich to irytuje, że ich dane są przechowywane mimo tego, że sobie tego nie życzą, ale z drugiej strony mam też świadomość wielkiej wagi gromadzonych przez Kościół danych. Tam Kościół jest instytucją, która trwa od 1000 lat z okładem i dzięki kościelnym danym bardzo wiele współczesnych osób jest sobie w stanie odtworzyć na przykład swoje drzewa genealogiczne. Żadna instytucja by na to nie pozwoliła, więc być może warto, żeby sobie tam w tych skrzyniach te dane leżały przez następne 1000 lat. Może warto, ale czy jesteś jakby za tym, żeby te dane dalej mogły być przetwarzane przez Kościół, kiedy ja sobie tego wyraźnie nie życzę? Znaczy, jeżeli ty sobie tego wyraźnie nie życzysz, to oczywiście to jest twoja sprawa i to jest twoja relacja z Kościołem. Ja wysłałem do mojej parafii list z prośbą o wypisanie mnie z tej instytucji i od tamtej pory czuję, że jestem już z nią pożegnany. A jeżeli oni mają swoje dane, moje przerabiają, to jest jakby, tak powiem, ich problem, a nie mój. Aha, no ciekawe podejście. Okej, poprosimy, mamy naszego tak naprawdę stałego widza, czyli Sobola. Czy się słyszymy? Halo, halo, słyszymy się, cześć. No, cześć. Co masz dla nas dzisiaj? Cześć Bogumile, cześć Macieju. Cześć. Trzy oświadczenia kwestii sprostowania. Superpozycja może występować w świecie ponadatomowym, tylko że mamy tak krótki wycinek czasu i przestrzeni, że jej po prostu nie zauważamy. To raz. Dwa, teoria grawitacji, czyli ogólna teoria względności, powstała nie z obserwacji, ale z tej myśli, jest to jakby potwierdza tutaj to gnostyczne podejście do nauki. I trzecia rzecz, to takie moje własne oświadczenie, postmodernistyczna dekonstrukcja definicji prowadzi do degrengolady komunikacyjnej, czego mieliśmy przykład w dwóch poprzednich telefonach. Ale to tyle. Natomiast chciałem przejść do tego, o czym mówił Maciej, bo Maciej próbuje krytykować tutaj tą metodę naukową newtonowską, tak? Czy tą, którą znamy i którą stosuje się od 200 lat. Ale mało kto wie, że w XIX wieku, pod koniec XVIII, funkcjonowała jeszcze jedna metoda naukowa, którą opracował Goethe. Goethe, jak samo sobie mówił, był przyrodnikiem, który w wolnych chwilach pisał wiersze. I on skonstruował taką holistyczną metodę naukową, która zakłada, że nieodzownym
nieodzowną częścią poznania czy eksperymentu metody naukowej jest obserwator. Bez obserwatora nie można dojść do prawdy. Także ja tu tylko polecam zapoznanie się z tą metodą goetheańską, która czasami gdzieś tam w historii nauki się przewija. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną postać, która skonstruowała inną teorię poznania, która stoi w kontrze do tej kantowskiej. To jest Rudolf Steiner i pytanie do Macieja, czy zna tą postać i jego teorię poznania wyłożoną w Nauce i Prawdzie. Steinera znam oczywiście, natomiast akurat tej konkretnej koncepcji nie. Jeżeli chodzi o te zagadnienia różokrzyżowo-gnostyczne, to jest mi bliższy Jan van Reichenborg. Ale Steinera oczywiście znam, szanuję. Mhm. No to tyle. Ja tu nie chciałem jakby wchodzić w polemikę, tylko chciałem zasygnalizować, że ktoś taki jest, można się zapoznać, bo to jest naprawdę ciekawa teoria. Ona nie jest łatwa, ja też jej do końca nie rozumiem, bo to jest teoria na lata do poznania. Natomiast swego czasu dużo myślałem nad tą teorią kantowską i po przeczytaniu Nauki i Prawdy naprawdę kilka rzeczy się tam klaruje. Polecam też Bogumiłowi, bo jest sceptykiem i być może takie inne podejście też się czasami przydaje. Także ja tutaj nie będę wchodził w polemikę. Byłbym ciekawy rozwinięciem tematu w ogóle poznania przez gnozę. Szkoda, że tego to w programie nie padło, a zostało tak mało czasu. Także tyle z mojej strony. Dziękuję panowie i powodzenia we wszystkim, co będziecie robili. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Na razie. Trzymajcie się pan. Hej, hej. No, jeżeli powiedzieć tak kilku zdaniach o poznaniu przez gnozę. Jasne, prosimy. To tutaj bardzo często spotykam się z takim pewnym nieporozumieniem. Mianowicie bardzo często gnostyczne poznanie odbierane jest jako wiedza, która jest przyswojona intelektualnie. To znaczy wiemy, że gnoza znaczy wiedza, więc gnostycyzm bardzo często kojarzy się z takim poznawaniem świata poprzez wiedzę. Tak? Czyli że ja poznaję Boga nie sercem, nie wiarą, tylko właśnie rozumem. No to jest, mija się takie rozumienie gnostycyzmu z prawdą. Otóż gnoza to jest wiedza, która jest wiedzą żywą. Gnostycyzm opiera się na wiedzy, której poznawanie jest jednoczesnym zmienianiem wewnętrznym człowieka. To znaczy, to nie jest taka wiedza, którą ja mogę przeczytać w książce. Bo jeżeli nawet ktoś czyta dzieła gnostyczne, a nie jest do tego odpowiednio ustosunkowany, nie jest do tego odpowiednio przygotowany, dla niego to będą tylko litery, to będą słowa. On się może nawet tej wiedzy, tej treści tej książki nauczyć, może ją powtarzać, może się wydawać, że coś na ten temat wie, ale to bynajmniej nie znaczy, że ma cokolwiek wspólnego z prawdziwą gnozą. Ponieważ gnoza jest tą wiedzą, która zostaje uwewnętrzniona i zaczyna działać w człowieku. Mm-hmm. Czy takiego podejścia gnostycznego można używać, żeby tworzyć, żeby stawiać tezy na temat zewnętrznego świata, jakby rzeczywistego? No, z gnozą jest ten problem, że znaleźć można w dziełach gnostyków najbardziej szalone i dzikie wizje rzeczywistości, jaka nas otacza, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy mamy do czynienia z metaforą, z symbolem, z jakimś obrazem, który ma na nas wpłynąć, na nasze wnętrze, a kiedy mamy do czynienia z przekonaniem o faktycznej rzeczywistości, że autor nam mówi o tym, jak rzeczywistość wygląda. I właściwie w gnozie symbol i rzeczywistość są bardzo rozmyte, one siebie przenikają. Tak. Okej, dzięki. No to poprosimy Łukasza. Hej. Cześć, my się znamy? No chyba tak. No, cześć Łukaszu. Kiedy rozmawialiśmy. Kiedy już znam ten głos. No witaj, co tam u ciebie? Spoko. Generalnie byłem bardzo zainteresowany prezentacją Maćka. Mm-hmm. Było naprawdę świetne. I chciałbym ci zadać, Maćku, kilka pytań na ten temat. Jakby najpierw zaczniemy, znaczy chciałbym zacząć przynajmniej od tej kwestii naukowej, nie? Jakby zastanawiam się, czy ty sądzisz, że mówiłeś, że nie ma pewnej wiedzy z nauki, albo tak, niepodważalnej, nie? Zastanawiam się, czy sądzisz, że
jakąkolwiek można wiedzę czerpać z nauki. Co rozumiesz przez wiedzę? Słyszę cię, tylko tak zbieram myśli. Co rozumiesz przez wiedzę? Tak, no generalnie ta podstawowa nasza, wiesz, definicja ta platońska wiedzy to jest uzasadnione prawdziwe przekonanie, nie? Myślę, że nie ma takich przekonań, które są z pewnością prawdziwe. Tak, ale zauważ, że w tej definicji, którą właśnie podałem, nie było pewności, nie? To nie było uzasadnione prawdziwe pewne przekonanie, to było uzasadnione prawdziwe przekonanie. Nie? Znaczy, wchodząc tak głęboko w te rozważania, uważam, że owszem, no, są jakieś prawa, które obowiązują w tym skrawku rzeczywistości, który doświadczamy. Czyli to, co doświadczamy za pomocą zmysłów, rządzi się jakimiś prawami. Nie wiemy, czy to są prawa wieczne, czy to są prawa niezmienne, czy to, co na temat ich wiemy, to już jest wiedza zupełna o tym, jak one działają, ale faktycznie widzimy pewne prawidłowości. I owszem, w tym naszym skrawku czasu i przestrzeni pewne prawidłowości mogą mieć miejsce. Natomiast chociażby na podstawie już pewnych rozwoju wiedzy naukowej można dojść do przekonania, że od czasu do czasu ta wiedza, którą już nagromadziliśmy, jest kwestionowana. I wydaje mi się, że w mniejszym lub większym stopniu ta wiedza dzisiejsza będzie zakwestionowana. Na przykład mógłbym ci zaproponować taki eksperyment myślowy. Zakładam, że jesteś człowiekiem, który twierdzi, że teoria ewolucji jest w jakimś stopniu prawdopodobna. Czy nie? Tak. Tak jest. Okej. Więc kiedy nastąpił moment przekształcenia się organizmów jednokomórkowych w wielokomórkowe? To jest jakieś bodajże 600 milionów lat temu chyba, tak? Nie wiem, pewnie wiesz więcej na ten temat. Nie, dużo mniej się znam, myślę, nawet niż ty. No to tak, z tego co pamiętam, tak się to datuje. I teraz wyobraź sobie, że nasze życie będzie rozwijać się w sposób niezaburzony. Że ewolucja będzie sobie postępować nadal, ten proces. Z jakiego rodzaju istotami będziemy mieć do czynienia za następne 600 milionów lat? To znaczy, jeżeli to będą istoty, które będą się miały do nas tak, jak my mamy się do organizmów jednokomórkowych, to jaka będzie ich wiedza? Czy one będą miały dokładnie tę samą wiedzę, którą my mamy dzisiaj, tylko sobie dobudują kolejne teorie, czy ich wiedza będzie inna jakościowo? Jak sądzisz? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy myślę, że nie możemy wyrokować na ten temat. Nie? Ale czy możesz sobie to jakoś wyobrazić, zaryzykować jakieś twierdzenie? Nie, ale znaczy, myślę, że to konkretne propozycje, jakby, które wynikają z naszego postrzegania, to one nie mogą po prostu być, jakby myślę, że będą takie same, nie? W tym sensie, że oni nadal będą postrzegać planety, które my postrzegamy. Znaczy, oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić zwierzaki, które mają inne jakby zmysły. Znaczy, wiesz, już teraz mamy po prostu zwierzęta, które mają wzrok różny od naszego, nie? Węg różny od naszego, echolokację itd. Ale nie wiem, czy w tą stronę pijesz jakby. Ja najbardziej w tą. No myślę, że wiedza takiej istoty w ogóle nie byłaby porównywalna do wiedzy dzisiejszego człowieka. To jest po prostu zupełnie inna jakość. I jakby taki eksperyment myślowy pozwala mi zrozumieć, że są takie rejony wiedzy, które są dzisiaj dla nas kompletnie niedostępne i że w gruncie rzeczy jakby badanie świata w dzisiejszy sposób dostarcza nam czegoś tak bardzo ułomnego, że właściwie nie wartego zainteresowania. Jeszcze raz, to ostatnie zdanie było tutaj chyba ważne. Gdzieś się zapaliła lampka, nie? No uważam, że ta wiedza, którą dzisiaj możemy zebrać za pomocą naszych zmysłów i jakichkolwiek badań, jest wiedzą tak szczątkową i tak niewielką, że właściwie niezbyt warto zainteresowania. Nie warto zainteresowania? Tak. Ale czemu? No czemu, patrz, bo ja postrzegam to, co postrzegam. Nie znalazłem się w tym świecie. Mhm. Muszę, jakby nie mam wyjścia, muszę polegać na moich zmysłach. Nie muszę wchodzić w interakcję w tym świecie. I wiedza, nie? Jak myślę o tym, po co mi jest wiedza, po co ja chcę mieć słuszne przekonania, to dlatego, że chcę żyć dobrym życiem, nie? Chcę po prostu spełniać moje cele, chcę jakby tutaj, żeby ona mi coś zafundowała, ta moja wiedza, nie? Jakby, i to będzie wiedza o tym świecie, nie? Więc jakby... Tak, to będą przekonania, które korespondują z zewnętrzną rzeczywistością, której istnienie zakładasz. No, taką mamy nadzieję, nie? Taką mamy nadzieję, no. Tak. Tak. Ale ona jest warta zainteresowania w tym sensie, że
Jakbym ja się nią nie interesował, to mogłoby to się dla mnie źle skończyć w tym świecie. To zależy, jak daleko, o jakiej wiedzy mówisz, prawda? Czy mówisz o takiej wiedzy tego, żeby nie dotykać ognia, bo się sparzysz? Czy mówisz o takiej wiedzy, żeby poświęcić całe swoje życie na to, żeby badać, nie wiem, prawa tego świata i jego funkcje? I oczywiście jakby ja tego też nie podważam, to jest bardzo szlachetne życie naukowca i człowieka, który bada zjawiska zmysłowe, bada zjawiska zewnętrzne. Na pewno, pełen szacunek. Natomiast jakby z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, rzeczy mają się tak, że to, czego doświadczam na zewnątrz, jest na tyle tymczasowe, na tyle zmienne, na tyle niestałe, na tyle niepewne, że nigdy nie uzyskam tam wiedzy pewnej. I że wiedzę pewną uzyskam tylko i wyłącznie, kierując się w drugą stronę. Jakby padło tutaj, to nie może przy takiej rozmowie nie paść, prawda, imię Platona, więc postrzegam tę rzeczywistość zmysłową jako rzeczywistość, która jest właśnie tym teatrem cieni. I odwrócenie się od cieni dla mnie jest odwróceniem się od rzeczywistości zmysłowej, w drugą stronę. Okej. Okay. Generalnie ja chciałbym jeszcze zapytać właśnie o to zwrócenie się do siebie, o którym mówiłeś, nie? Jeżeli macie jeszcze chwilę. Jeszcze mamy, no. Mogę? Tak, dawaj, dawaj. Generalnie, więc mówisz, że mówiłeś o tych jakby rozrzuconych cząstkach po świecie tej wiedzy, albo przynajmniej o tym, że ludzie wyrażają ten osąd, że wiesz, tak, tak. Można zajrzeć do siebie i tam coś znaleźć, tą wiedzę, o której mówiłeś, nie? Tak. Jakby zastanawiam się, co ty spodziewasz się, że tam znajdziesz, albo w jakim sensie jest to coś, co jest użyteczne lub wartościowe, lub ważne. Po prostu interesuje mnie twoje myśli na ten temat. To jeżeli chodzi o jakiś taki pragmatyzm tego typu ścieżki duchowej, no to zdecydowanie ludzie, którzy nią podążają, należą przeważnie do spokojnych i niekonfliktowych. A bierze się to chociażby z tego, że jakby to wchodzenie w głąb siebie, ono ma kilka pięter, kilka stopni. I pierwszym stopniem, pierwszym zejściem w siebie jest po prostu sama obserwacja, obserwowanie siebie, obserwowanie przede wszystkim naszych motywacji, obserwowanie przyczyn naszego działania. I można podać taki przykład, że znajduje się w pomieszczeniu, w którym znajduje się 30 osób. I wśród tych osób pojawia się osoba, która wygłasza twierdzenie, które moim zdaniem jest niezgodne z prawdą. Na przykład mówi, że Ulyssesa napisał Franz Kafka, a nie James Joyce. I teraz skandal. Można zareagować, tak? To jest jakiś bodziec. I można po prostu zareagować, odpowiedzieć mu coś, dokonać jakiejś reakcji. Natomiast człowiek, który jest ukierunkowany wewnątrz siebie, zastanawia się, albo jeżeli już jakby to praktykuje, to w tym momencie, jeżeli praktykuje od niedawna, to post factum, dlaczego chciałby zareagować tak, jakby chciał? Czy A, dlatego, żeby na przykład zabłysnąć w towarzystwie tych pozostałych 30 osób, czy B, po to, żeby temu człowiekowi na przykład go ośmieszyć przed tymi 30 osobami, C, żeby przekazać mu prawdę i poprawić go w jego błędnej drodze po to, żeby poprawić jego życie, i na przykład D, żeby poprawić życie tych wszystkich osób. I człowiek, kiedy zaczyna badać siebie, odnajduje w sobie, że kierują nim naprawdę niesamowite motywacje, intencje, których by sobie wcześniej się nie spodziewał. Więc człowiek, który patrzy w siebie, na pewno jest bardziej kompatybilny z rzeczywistością w tym sensie, że jej nie zakłóca. Tak pokrótce mógłbym powiedzieć. Co sądzisz o tym? No, jestem zainteresowany. Musiałbym usłyszeć więcej od Maćka. Bo mi to tak trochę przypomina po prostu świadome życie. Mówisz o mindfulness, tak? O tym ruchu? Czy może nie aż tak, ale jakby podważanie swoich intuicji, pytanie o swoją na przykład moralność. No jak najbardziej. O moje moralne intuicje, nie? Czemu tak? Czyli rozmowanie moralne. Zastanawianie się, to jest taka asertywność. Takie proste pytanie, czy to ty mnie zdenerwowałeś, czy ja się zdenerwowałem na to, co ty powiedziałeś, to zmienia perspektywę. Bo to moja reakcja jest po prostu reakcją mojego organizmu na coś, co ty powiedziałeś. Wiesz, ja jestem zdania, że nikt nie jest w stanie nas zdenerwować. Musimy się sami zdenerwować. Ale nie do końca wiem, to jest zawsze ten problem. Nie do końca wiem,
czemu to trzeba aż tak... czemu służy rozwinięcie tego tematu do tego stopnia, żeby on się zawierał w ramach jakiejś większej filozofii? Bo ja na przykład bardzo się z tym zgadzam, że osoba, która ma duży wgląd w siebie, jest generalnie lepiej funkcjonującym człowiekiem i lepiej koresponduje z rzeczywistością. Mhm. Ale jestem sceptykiem. Nie jestem gnostykiem. Mhm. I teraz, jak to jest, że możemy mieć takie same poglądy w danej sprawie, które ty uważasz, jak rozumiem, że one są częścią rozumowania gnostycznego, częścią tej filozofii, nie? Jestem zupełnie z innego obozu, ale zgadzamy się w tej materii. Mhm. Czy masz jakieś myśli na ten temat? No, myślę, że to jest wiedza, która trafia do każdego człowieka, który no, jest w jakimś stopniu wrażliwy. Tak? Czyli jeżeli człowiek się zastanawia nad światem, zastanawia się nad rzeczywistością, no to do pewnych wniosków może dojść jak najbardziej sam. Jakby gnostycyzm nie jest filozofią zamkniętą, która mówi, że tylko i wyłącznie gnostycy posiadają prawdę. Nie, wręcz przeciwnie. Jakby uważamy, że ta prawda jest właściwie rozsiana wszędzie. Tak? Czy buddyzm ma bardzo podobne poglądy, czy przywołany przeze mnie sufizm. Jest bardzo, bardzo wiele tego typu ścieżek i nawet człowiek indywidualnie, będąc ateistą, może do takich wniosków dojść. Ja powiem nawet więcej. Bardzo cenię sobie ateizm. Bardzo szanuję ateizm. I bardzo go cenię i szanuję przede wszystkim z tego względu, że wiem, jak wiele i samoświadomości, i wiele siły kosztuje porzucenie poglądów, w których zostaliśmy wychowani. Jeżeli człowiek jest w stanie wyjść poza obręb tych myśli, w których się wychował, to naprawdę wykonuje olbrzymi wysiłek. Tak, tak, tak. Jest bardzo fajna książka, nazywa się Prawy umysł, która w podobnym ujęciu opowiada o moralności. I właśnie opowiada o tym, jeszcze kończy nam się czas, ale powiem szybko. Potem ciebie, Łukasz, poproszę o myśli końcowe i kończymy, dobra? To jeszcze tylko powiem, że również szanuję jak najbardziej też katolików, zwłaszcza tych, którzy na przykład są w stanie się żegnać przed kościołem w wielkim mieście, idąc ze swoimi młodymi znajomymi, bo myślę, że wtedy na nich presja, na katolików, którzy robią znak krzyża przed kościołem, jest olbrzymia, żeby tego znaku krzyża nie robili, przynajmniej tak samo duża jak na ateistę, żeby chodził do komunii. Przez jego rodzinę wywiera na presję. Ja tylko powiem tylko taką rzecz. Autor książki Prawy umysł przeprowadzał badania na temat moralności, mianowicie zadawał pewne trudne problemy z punktu widzenia moralne różnym grupom badawczym, nie? Powiedzmy. I mówił między innymi o seksie rodzeństwa. Nie? I jakby za pierwszym razem zrobił bardzo duży błąd, bo poszedł z tym do studentów filozofii i do generalnie ludzi zajmujących się takimi zagadnieniami. Nie? No i oczywiście zaobserwował i opisał bardzo fajne badania, jak nasze intuicje moralne, które pojawiają się zawsze pierwsze, kłócą się z naszym rozumowaniem moralnym. Bardzo dużo osób czuje i ma intuicje moralne, że ten seks w rodzeństwie jest zły, ale kiedy prosi się ich o uzasadnienie swojej opinii, to bardzo często w procesie rozumowania moralnego dochodzą do wniosku, że w sumie jeśli się zabezpieczają i nie ma możliwości, że będą mieli potomka, to w sumie jest okej. Natomiast potem wyszedł i stanął przy McDonaldzie, gdzieś tam z dala od uczelni generalnie od swoich, powiedzmy. I zaczął pytać o te same problemy losowych przechodniów. I kiedy pytał ich, co sądzą o seksie w rodzeństwie, to odpowiedź była oczywiście, że to jest nieprawidłowe i złe. Ale kiedy pytał się o uzasadnienie, to ludzie patrzyli się na niego jak na ostatniego wariata. W ogóle nie dopuszczali myśli, że tutaj w ogóle jest jakikolwiek dopuszczalny, jakiś ciąg logiczny, że tu jest jakiekolwiek rozumowanie dopuszczalne. No nie i koniec. A dlaczego nie? Nie wiem. Bo nie. I silna intuicja, nie? I teraz faktycznie w ogóle osoby, które zmieniły swój światopogląd na tyle, że na przykład z ateistów stały się teistami albo z teistów agnostykami, to są właśnie ci ludzie, którzy wyszli poza poziom tych ludzi, którzy nie dopuszczali do siebie myśli, żeby zakwestionować swoje własne intuicje moralne w tamtym eksperymencie. Bo ci, którzy kwestionowali, często sami siebie zmuszali do dojścia do wniosku, że wychodzi im z rozumowania moralnego, że nie powinni zabraniać seksu w rodzeństwie, jeśli są spełnione dane warunki. Nie? I to jest taka moja myśl na koniec, nie? Że
że zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Macieju, że wszyscy ludzie, którzy zajmują pewne filozoficzne stanowiska i którzy w swoim życiu zmienili zdanie, to są bardzo często ludzie, którzy potrafią kwestionować swoje intuicje, kwestionować swoje głębokie przekonania i w wielu wypadkach okazuje się, że jednak rozumowanie przekładają nad intuicję, co dla mnie jest bardzo dobre, chociaż oczywiście, mały disclaimer, bez intuicji niczego by nie było. Intuicja to podstawa jak najbardziej, trzeba iść za głosem serca. Dokładnie, ale pamiętać o rozumowaniu. Dobra, to tyle ode mnie. Co byś jeszcze dosłownie na zakończenie, Łukaszu, powiedział nam? Ja w sumie nie mam już nic do dodania. Dziękuję ci, Maćku, dziękuję Bogu. Żadnych myśli? Nawet takich najmniejszych? No niestety. Okej. No to co? No to fajnie było się usłyszeć i trzymaj się. Powodzenia we wtorek. Jasne. Do zobaczenia. Dzięki, Łukaszu, że zadzwoniłeś. Do zobaczenia. Trzymaj się mocno. Hej. No, cześć. Będziemy kończyć. Nadszedł czas rozstania. Tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję, Macieju, że zgodziłeś się z nami wystąpić. Mam nadzieję, że pojawisz się jeszcze może kiedyś, bo jak pewnie zauważyliście, Maciej jest pierwszą osobą, która u nas wystąpiła, która nie jest ateistą, czyli jakby nie podzielasz naszych poglądów. Czyli jakby mam nadzieję, że być może zachęci to osoby innych wyznań i po prostu wyznających jakby inne filozofie, żeby też się może u nas pojawiły, bo jak widać, nie gryziemy. Nie, nie, wręcz przeciwnie, bardzo jest tu miło. Także bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo widzom wszystkim serdecznie. Dziękuję ekipie technicznej, która jak zawsze zrobiła swoją robotę świetnie. Przepraszamy za problemy techniczne na początku odcinka, ale jak to mówią, siła wyższa. I chciałbym teraz oddać głos Maciejowi, żebyś powiedział jeszcze raz o debacie. Na początku jeszcze krótko podziękuję za to zaproszenie. Naprawdę się czuję bardzo, bardzo wyróżniony i cieszę się, jeżeli tutaj jakąś wartość dodaną stacji Ateizm przyniosłem. A o debacie krótko. Najbliższy piątek, 8 czerwca w Auli Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu przy ulicy Świętej Jadwigi 12 o godzinie 18:30. No myślę, że to jest temat, na który warto przybyć. Czy Jezus może być autorytetem dla naszego człowieka, dla współczesnego człowieka? Mm. Bardzo ważny temat. Ja też na tę debatę zapraszam. Możecie mnie tam spotkać. Na pewno będę miał parę pytań. Chyba jedno pytanie. Ograniczę się do jednego w sekcji pytań, bo jak powiedziałeś na początku, będzie sekcja pytań. Będzie. Także możecie przyjść i zadawać również swoje pytania. Ode mnie na koniec też ogłoszenie, też o tym mówiłem na początku, ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to powtórzyć. Pamiętajcie, że stacja robi sobie przerwę w odcinkach, począwszy od przyszłego tygodnia, czyli za tydzień odcinka nie będzie. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić obecnie, ile ta przerwa potrwa. Od siebie powiem, że nie sądzę, żeby to było coś w rodzaju 2 miesięcy. Stawiam, że to będzie kilka tygodni, 2-3, ale oczywiście tutaj to jest tylko moje wrażenie z mojej perspektywy, bo ja jakiś ogląd sytuacji jakby mam. Natomiast pamiętajcie, żeby śledzić nasze media, ponieważ to nie będzie tak, że będzie od nas cisza. Będą się działy rzeczy na naszym Facebooku, będą się też działy rzeczy na naszym YouTubie. Po prostu nie będzie transmitowanych odcinków. I może być tak, że będziemy chcieli prosić was o pewną pomoc w pewnej sprawie, ale na ten moment nie mogę powiedzieć wiele więcej. Także serdecznie wszystkim dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Cześć. Do zobaczenia, cześć.